Cześć wszystkim, pozdrowienia dla wszystkich widzów D4W. Od Arka specjalnie dla was. Siemanko, witam was serdecznie. Niezwykle ważny odcinek, panowie. Polska-Kolumbia, już w niedzielę, godzina 20. Czy tym razem Polacy dadzą radę, nie dadzą ciała? Raczej nie. Zobaczymy. Opinie ekspertów, typy w tym odcinku. No i konkurs, słuchajcie, niezwykle ważny konkurs. Podstawa, łapa w górę, subskrypcja kanału. I pytanie do was. Jaki będzie dokładny wynik spotkania i strzelca przynajmniej jednej bramki? Wpisujcie w komentarzu. My tymczasem zabieramy się do roboty. Wjeżdżamy z tym odcinkiem. Będę zadowolony, bo za 4 dni po ciężkim meczu fizycznym czeka nasz mecz z Kolumbią, najlepszą drużyną piłkarską. I myślę, że to będzie mecz, w którym się rozstrzygnie, czy z tej grupy wyjdziemy, czy nie. Ja mam nadzieję, że to się uda, że piłkarsko będziemy dobrze przygotowani. Pytanie, jak zniesiemy te wszystkie obciążenia, bo gramy za 4 dni, a jednak część tych piłkarzy miała w tym roku problemy. Miała problemy i to są piłkarze, którzy tworzyli szkielet tej reprezentacji, więc jeżeli tutaj Adamowi Nawałce uda się przygotować ich tak, jak to miało miejsce 2 lata temu, a więc tak jak to było na Euro, gdzie szli wszyscy w górę, jeżeli chodzi o wysiłek, o przygotowanie, o te wszystkie parametry zmęczeniowe, to będę spokojny. Piłkarsko zdecydowanie najlepsza drużyna tutaj w grupie, nie ma co się oszukiwać, Kolumbia. Kolumbia, dokładnie. James Rodriguez, Falcao, a także oczywiście Cuadrado z Juventusu. Tutaj rozmawiałem z Wojtkiem Szczęsnym, mówił, że rozmawiał z Cuadrado i on ostatnio miał kontuzję, no i tak oczywiście pożarł, bo serio powiedział, dobra, tak jak masz tą kontuzję, to już zostań na tej ławce rezerwowych i nie wchodź na murawę, no ale wiadomo, nikomu życzyć źle nie można, także jasne. Zobaczymy, jak to będzie, jeżeli chodzi o Falcao, no on wygra w kratkę, raz strzela, raz nie. James Rodriguez pokazał, co potrafi po tym wypożyczeniu do Bayernu Monachium, no czekamy, tak naprawdę wydaje mi się, że łatwo nie będzie, nawet jeżeli przegramy. Kurwa, mać. Także decydujący z Japonii. Decydujący z Japonii. Tutaj wynik tak obstawiam na pograniczu remisu, ale być może będzie 1-2 dla Kolumbii. Kolumbia, no według mnie piłkarsko najlepsza ekipa. Drugi mecz 1-1. Drugi mecz, słuchaj, Kolumbia. No według mnie piłkarsko, no chyba najlepsza drużyna w naszej grupie. Nie da się ukryć. No tak, rzeczywiście. Czysto piłkarsko. No myślę, że tak, że tutaj mają chyba Najlepszy skład personalny mimo wszystko. 1-0 dla nas. 1-0 dla nas. Kolumbia czysto piłkarsko, no chyba najlepszy generalnie zespół w naszej grupie. Nie da się tutaj ukryć, jeśli mówię o czysto piłkarskiej, użytkowej technice. Bardzo ciężki rywal, no i jak ty to widzisz? Tam remis w ciemno. Znaczy, tak nigdy nie myślę, natomiast no, drużyna, która będzie musiała zrezygnować z kogoś z grupy, nie wiem, Falcao, Bakka, Muriel, mówimy, jeśli mówimy o napastnikach, no to musi być drużyna mocna, bo to jest jasne. To są piłkarze, którzy by mieli trudne miejsce w składach większości drużyn, które będą na mistrzostwach świata. Poza tym ta siła rażenia jest zdecydowanie większa, jak dodamy do tego Hamesa czy Cuadrado. Więc dla mnie to jest drużyna na poziomie piłkarskim takim jak większość topowych europejskich reprezentacji z Niemcami i Hiszpanią na czele. Okay. Więc trochę ma inny PR, bo jest drużyną z Ameryki Południowej, może nie jest takim brandem bardzo znanym, ale jeśli chodzi o aspekty piłkarskie, to jest drużyna na tym poziomie. Później mamy Kolumbię, czyli teoretycznie moim zdaniem najlepszy zespół piłkarski w tej grupie, tak, no bo czy Falcao, czy Rodriguez to są przede wszystkim chłopcy, którzy potrafią grać w piłkę. O to chodzi. Co no nam czasami idzie lepiej, czasami gorzej, ale jednak tam są świetnie przygotowani technicznie piłkarze. Poza tym, no powiedzmy sobie szczerze, no Kolumbia to jest zespół, który fajnie sobie radził na Mistrzostwach Świata w Brazylii. James Rodriguez, ich piłkarz, był królem strzelców, tak, a więc oni mają po pierwsze te doświadczenie całkiem świeże z Mundialu, a po drugie tam im poszło nieźle, bo nie zajęli ostatniego miejsca w grupie, czy nie wyszli z grupy tak jak nam to się przydarzyło w dwóch ostatnich naszych Mundialach. No, także widzicie, witamy Kubę, który jest w Londynie. Cześć Kuba. Witam, bardzo serdecznie. No słuchaj, tak, no nastroje są jakie są, nie oszukujmy się, wszyscy myśleliśmy, że będzie lepiej. Nieważne, nie ma co plakać nad rozlanym mlekiem. Czas na misję Kolumbię, ale jeszcze poruszmy temat hejtu na reprezentację, no bo hejt jest ogromny. Zresztą zobaczcie te okładki, faktu. Zobaczcie na te komentarze, co ludzie pisali na temat naszej reprezentacji. No i pytanie, czy to jest potrzebne? Raczej nie. Myślę, że to nie jest potrzebne, choć jak mówiłem ci w poprzednim filmiku, jeśli pokażemy serce, jeśli zostawimy serce,
ludzie wybaczą, kibice wybaczą tej reprezentacji, ale my niestety nie zostawiliśmy ani serca, ani zdrowia. No tam po prostu w tym meczu nie było nic, nie kleiła się gra, nie szło nam. Myślę, że ludzie po tym, jak media nagłośniły, jak jedziemy na Mistrzostwa Świata, zaczęli robić z naszych piłkarzy bogów, to tak się musiało skończyć. Jakbyśmy wygrali, byliby bogami nadal. Teraz przegraliśmy, tak, taki dramatyczny mecz, to był mecz dramatyczny wręcz. No i wcale się temu nie dziwię. Znaczy ja powiem tak, myślę, że nie ma co się znęcać nad Ciąkiem, bo ta bramka to nie była jego wina, nie oszukujmy się, no to nie była jego wina, po prostu piłka się odbiła, on nie miał co zrobić. Myślę, że nie ma co się znęcać nad Milikiem, który faktycznie, Arek, nie zagrał dobrego spotkania, ale tak naprawdę jak 90% naszej reprezentacji, jedyny na plus zasługuje Rybus i może Pazdan, któremu dali rozgrywać piłki, bo po prostu tak naprawdę Zieliński był, w ogóle go nie było, ja nie wiem gdzie był Zieliński, także w ogóle... Podobnie było z Krychowiakiem, także wiesz, no tu mnie ciężko kogoś wyróżnić, tak jak powiedzieć Rybus, Pazdan, tyle, nie, nic więcej. Dobra, myślę, że nie ma co komentować tego meczu. Zapominamy o nim, bo naprawdę było słabo. Słyszałem też różne opinie takich ekspertów, którzy mówili, że to wszystko zależy od tego, że nasza jakby kadra trenuje zupełnie na innym powietrzu, mecze rozgrywane są zupełnie na innym powietrzu i im po prostu po 40 minutach zaczyna brakować tlenu. Kacper, no o czymś trzeba mówić, no jakoś trzeba wyjść z tej sytuacji, no ale bez przesady, no. Przecież każdy sam sobie wybierał ośrodek treningowy, no już naprawdę nie popadajmy w skrajności, że powietrze im przeszkadza, no. Daj. Trzeba grać. Naprawdę rozśmieszyłeś mnie. Tak słyszałem. No dobra, słuchajcie, wracamy do typu, wracamy do Kolumbii, zapominamy o Senegalu, odcinamy wszystko grubą kreską. No i teraz tak, z tego co słyszeliście opinie ekspertów, tak jak Marcin Fededek, czy Łukasz Wiśniowski, czy nawet Sebastian Staszewski mówili, że no ta Kolumbia to był faworyt do naszej grupy. No i Kolumbia niespodziewanie, słuchajcie, no przegrała mecz z Koreą. Z Japonią. Co się stało, Kuba? Jak ty to widzisz? No więc tak, wydaje mi się, że tendencja na mistrzostwach wygląda następująco. Mocne drużyny atakują, słabe stawiają autobus i za wszelką cenę chcą uniknąć straty bramki, a jeśli się uda, po prostu skontrować. Tak podobnie zagrał Senegal. My, tak jak mówiłem ci podczas meczu Polaków, że mamy problem z atakiem pozycyjnym. Ty mówiłeś, że będzie dobrze. Okazało się, że my nie potrafimy grać ataku pozycyjnego i naprawdę to ten Senegal pokazał, jak się powinno bronić i jak się kontratakować. Także pytasz, dlaczego Kolumbia? Pytasz, dlaczego Kolumbia przegrała? Właśnie tak to mniej więcej wyglądało. Do tego bardzo szybka czerwona kartka, co na pewno im utrudniło, ale wiele drużyn męczy się z tymi słabszymi. No pokazała to Argentyna, która się męczyła z Islandią, zdali to Niemcy z Meksykiem i wiele takich przypadków było na tym mistrzostwach. No dobra, słuchajcie, patrząc na kursy, spójrzmy na kursy. No Polska nie jest faworytem, na Polskę jest aż kurs 3,50 na zwycięstwo, na drużynę Kolumbii 2,20. No i co by tutaj postawić? No ja myślę cały czas, że ta Polska strzeli bramkę i myślę, że stracimy bramkę, czyli tak samo jak z Senegalem, obie drużyny strzelą bramkę po kursie 1,9. To jest chyba bardzo sensowny pomysł. Drugim sensownym pomysłem jest to, mniej sensownym, że Polska mimo wszystko zawalczy w końcu, że oni naprawdę pokażą charakter i że nie przegramy tego meczu, czyli że Polska bez remisu po kursie 2,10. Co ty na to? Znaczy tak, na tych mistrzostwach pada bardzo mało bramek ogólnie. Jeśli drużyna jedna strzeli, to zazwyczaj kończy się to 1-0, bardzo dużo wyników. Jest to, pobity został też rekord, ponieważ w każdym meczu do tej pory, teraz jesteśmy po meczu Nigerii z Islandią i w każdym meczu do tej pory padała przynajmniej jedna bramka. Może ich nie ma najwięcej, ale za to w każdym meczu pada. Także czy obie drużyny strzelą, może bardziej asekuracyjne wydaje mi się postawienie handicapu na bez remisu na Polskę. Dobra, ale my idziemy w dwa typy, także handicap na Polskę 0 i obie strzelą, ja myślę, że obie strzelą. No i co, i życzymy tym naszym orłom, żeby wygrali ten mecz, ale łatwo nie będzie. Na pewno łatwo nie będzie, ale wiesz, co nas może promować? Wydaje mi się to, że my zagramy w końcu z kontrataku, to Kolumbia będzie prowadziła grę, my będziemy mieli znacznie łatwiejszy mecz niż z Senegalem, także wydaje mi się, że to może dać nam sukces. No dobra, zobaczymy. Także tyle od nas na dzisiaj, słuchajcie, no widzimy się na pewno przed meczem z Japonią. Cały czas trzymamy kciuki, no bo to jest ostatnia szansa na to, byśmy jeszcze coś na tych mistrzostwach ugrali, a naprawdę satysfakcjonowane było to, żeby to Polska wyszła z grupy. Także słuchajcie, like pod tym filmem, subskrypcja kanału, wzięcie udziału w konkursie, o którym mówiłem Wam na początku filmu. No i co, bawimy się dalej, no i golimy Buka, bo o to nam tutaj wszystkim chodzi. Nasza skuteczność z Kubą jest imponująca na tych mistrzostwach. Kuba, nie wiem czy wiesz, ale trafiliśmy 8 na 10 typów, także no 80% skuteczności. Także szapoba, gratuluję mi, sobie i Tobie. I oby tak dalej. Do zobaczenia. Do zobaczenia, trzymajcie się.